Zbiórka na apel! To jest baczność! Patrolami meldować. Spocznij. Raport. Stąp. Baczność. Spocznij. Równaj w prawo. Baczność. Na prawo. Patrz. Czuwaj, drogą komendantko. Hartmistrz Kuśmierczyk melduje apel 33. rajdu harcerskiego szlakami Jędrusiów przy mogile. Stan sprawdzony. Spocznij. Baczność. Drochny i drochowie, czuwaj. Czuwaj. Spocznij. Baczność. Do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Szanowni goście, drochny i drochowie, chciałam bardzo serdecznie powitać na zlocie 33. już harcerskiego rajdu szlakami Jędrusiów wszystkie władze głównej kwatery Chorągwi Kieleckiej, Chówca, Starachowice. Nie będę wymieniać, bo trochę nas tutaj jest. Baczność! Wyjątki z rozkazu komendantki chówca ZKP Starachowice L11 łamane przez 2018 z dnia 16 listopada 2018 roku. Spocznij. Punkt 11. Sprawy różne. Decyzją kapituły odznaczeń przyznaje odznakę za zasługi dla chówca Starachowice następującym druhnom i druhom. Druhna przewodnik Eliza Gawlik. Druh Sylwester Lichtoń, druh Zbigniew Pyda, druh przewodnik Maciej Gęborek, pan Mirosław Seweryn. Decyzją komendanta kieleckiej chorągwi ZHP nadaje srebrną odznakę przyjaciół harcerstwa Nadleśnictwu Starachowice. Baczność! Komendantka chówca ZHP Starachowice, harcmistrz Małgorzata Ślaska. Spocznij. Kapituła harcerskiej odznaki Jędrusie, zlot 33. harcerskiego rajdu szlakami Jędrusiów, Tychowski Las, uchwała nr 27, łamane przez 2018, z dnia 17 listopada 2018 roku. Spocznij. Punkt pierwszy. Kapituła harcerskiej odznaki Jędrusie na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2018 roku podjęła uchwałę o nadaniu odznaki w formie plakietki pierwszego stopnia, złotej, podharcmistrzowi Tomaszowi Ślaskiemu. W formie plakietki drugiego stopnia, srebrnej, przewodnikowi Maciejowi Gęborkowi. Kapituła wyraża podziękowanie za wkład w pracę dla środowiska jędrusiowego harcerstwa, za trud i czas poświęcony dla kultywowania wśród młodego pokolenia legendy oddziału partyzanckiego Jędrusie i tradycji polskiego państwa podziemnego. Baczność! Za kapitułę harcmistrz Małgorzata Ślaska, przewodnicząca. Spocznij. Druhny druhowie, znajdujemy się na terenie pradawnej Puszczy Jurzeckiej, która od, można powiedzieć, tysięcy lat dawała schronienie człowiekowi, przygarniała człowieka, pomagała człowiekowi żyć, przeżyć, nawet chyba gospodarować. Dokładnie to miejsce, gdzie znajdujemy się, okazuje się być niezwykle ciekawym
archeologicznie, dzisiaj historycznie. Baczność! Patrole przejmują komendę nad patrolami. Spocznij!